Matura bez matematyki. Grupa nauczycieli z Nowego Sącza chce, aby matematyka na maturze była przedmiotem nieobowiązkowym. W mediach społecznościowych powstała już specjalna grupa, gdzie można wyrażać swoją opinię w tej sprawie. We wrześniu ma też ruszyć zbiórka podpisów pod petycją. 1 września rozpoczniemy zbieranie podpisów. Na razie są wakacje, cieszmy się nimi, odpoczywajmy, a po wakacjach wrócimy do tematu, jeżeli chodzi o zbieranie podpisów. Na razie akcja odbywa się w internecie, można się tam zapoznać. Z tą naszą powiedzmy tym fanpage'em. Można tam polubić, można tam dyskutować, można rozmawiać, przekazywać swoje jakieś takie wrażenia, jeżeli chodzi o maturę swoją, własną, bo też to się dzieje. Nie jest tajemnicą, że matematyka nie należy do ulubionych przedmiotów uczniów. Większość z nich szczerze jej nienawidzi. Świadczą o tym oceny na świadectwach oraz wyniki egzaminów ósmoklasisty i dojrzałości. Chodzi o analizę wyników matur z ostatnich lat, jak to wygląda, analizę w rekrutacji do szkoły, gdzie obserwujemy, że zdecydowanie młodzież wybiera klasy bez rozszerzonej matematyki, boją się jej i ten strach przekłada się również na kondycję psychiczną tak uczniów, jak i nauczycieli. A niezdany egzamin maturalny z matematyki jest pewnym utrudnieniem w dalszej edukacji ucznia. Dodaje pomysłodawca akcji Sławomir Szczerkowski jeżeli widzę, że uczeń ma 99% z języka angielskiego, a 26-27% z matematyki, czyli de facto nie zdał matury w tym podstawowym terminie, będzie musiał z matematyką dalej walczyć w sierpniu. A jego celem życiowym była nauka języka angielskiego i przypuśćmy Uniwersytet Jagielloński, gdzie prawdopodobnie by się dostał z takim wynikiem, a jeszcze do tego na przykład zdawał rozszerzenie, gdzie również zdobył bardzo dużą ilość, a przeliczany to jest razy 3. Pomysłodawców akcji Stop Obowiązkowej Maturze z Matematyki nie przekonuje także argumenty, że mniejsza liczba uczniów. Zdających ten przedmiot na egzaminie dojrzałości, to mniejsza liczba uczniów wybierających studia techniczne. W ciągu 25 lat, kiedy matematyka nie była obowiązkowym przedmiotem na maturze, jej zdawanie wybierało zaledwie 20% uczniów. Według mnie, osoby, które chcą, Studiować na studiach technicznych, to czy ta matematyka będzie obowiązkowa, czy nie, tam trafią. Jeżeli weźmiemy pod uwagę atrakcyjność danego zawodu, atrakcyjność danej uczelni oraz to, w jaki sposób nauczyciele w szkole potrafią zaangażować ucznia pod kątem pasji, no to myślę, że tutaj, jeżeli ktoś tą matematykę pokocha, bo nauczyciel gdzieś tam mu to tak przekaże, to pójdzie na te studia techniczne. Czasowe zawieszenie obowiązkowego egzaminu z matematyki postuluje także Najwyższa Izba Kontroli. Z jej raportu wynika, że w latach 2015-2017 17 aż 42% uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończyło edukację zaledwie z dwóją na świadectwie. To zadziwiające dane, biorąc pod uwagę fakt wynikający z tego samego raportu, że ponad połowa przedszkolaków fascynuje się matematyką, a co czwarte polskie dziecko jest w tej dziedzinie wyjątkowo uzdolnione. Niestety w trakcie edukacji szkolnej liczba entuzjastów królowej nauk drastycznie maleje. Problem leży głównie w samym procesie nauczania matematyki, a to jak przekonuje Nick, pozostawia wiele do życzenia.